pressure force 101, contact Minsk 118.975. Ogólnie rzecz biorąc, to tata tak jest. Widać jakieś 400 metrów około. Iście? To zapis dźwięku z ostatnich 38 minut lotu Tu-154. W tej wersji nigdy nie emitowany i nie prezentowany publicznie. Mił dwa razy odchodził i chyba gdzieś odlecieli. Został ponownie zgrany z czarnych skrzynek kilka lat po tragedii i w zeszłym roku cyfrowo oczyszczony. Uzyskano najczytelniejszą do tej pory wersję. Odczytano nieznane dotąd słowa załogi i osób, które przebywały w kabinie. To zarazem jeden z ostatnich dowodów prokuratury. Posadka dopełnienia 123 metra. To jest jeden z najważniejszych tak naprawdę dowodów czy materiałów. Sytuacje gwałtowne, niespodziewane wpływają na tempo głosu, na tempo mówienia. To wszystko słychać w nagraniu. Tak naprawdę można odtworzyć dokładnie wydarzenia i atmosferę towarzyszącą temu momentowi lotu. Zapis, do którego dotarliśmy, podzielony jest na trzy ścieżki. Jedna to zapis z mikrofonu i radia dowódcy. Druga ścieżka to słowa i radio drugiego pilota. Trzecia ścieżka to suma tych mikrofonów rozmieszczonych w kokpicie samolotu. To rozszycie jest istotne, bo słynne ostrzeżenia pull up, czyli ciągnij w górę, były słyszalne przede wszystkim w słuchawkach pilotów, co oznacza, że w tym miejscu są tylko tłem i nie zakłócają zrozumienia słów wypowiadanych w kokpicie. Do tej pory te trzy zapisy prezentowano razem i były one niskiej jakości. W 2011 roku w styczniu rosyjski Międzypaństwowy Komitet Lotniczy zaprezentował swoje wyniki prac dotyczących przyczyn katastrofy. Ilustracją była ta grafika i oryginalny dźwięk z czarnych skrzynek, bez podziału na ścieżki i w fatalnej jakości. Polska Komisja Jerzego Millera, badająca katastrofę, i biegli prokuratury pracowali na nagraniu podobnej jakości, z tym, że rozszczepionym na trzy różne ścieżki. Dopiero ostatnie zgranie z czarnych skrzynek, wykonane 4 lata po katastrofie, poprawia jakość nagrania. Ten przykład pokazuje, jak bardzo. To były te same nagrania. Pierwsze o częstotliwości 11 kHz, na którym po odszumieniu pracował Krakowski Instytut Sądowy. Drugie nagranie o częstotliwości 96 kHz, uzyskane i oczyszczone przez ostatnią grupę biegłych prokuratury. Co według biegłych pozwoliło odczytać o 30-40% więcej słów. To pokazuje wyłącznie amatorszczyznę pracowników Instytutu Zena. Dźwięk nagrany z częstotliwością próbkowania 11 kHz ma zredukowane to górne pasmo, w którym są słyszalne spółgłoski świszczące. Nie umieli obsługiwać albo nie mieli pomysłu, jak obsługiwać urządzenia radzieckie, z których przegrywano taśmy. Zrobiono to w sposób najłatwiejszy, bez znajomości obsługi tych urządzeń, bez dodatkowego sprzętu, którym pozwoliłby wzmocnić ten sygnał i poprawić jego jakość. Stenogramy z nagrania upubliczniło radio RMF FM. My dotarliśmy do samego źródła, do dźwięku. Przypomnimy najważniejsze fragmenty, wśród nich te nowo odczytane. Nagranie pozwala zrozumieć sytuację w kokpicie, reakcję załogi i co najważniejsze, jest dowodem na to, że piloci zignorowali liczne ostrzeżenia, że samolot znalazł się za nisko i katastrofa była nieunikniona. Choćby dlatego warto przypomnieć stare nagrania w nowej jakości. Pierwsze minuty zapisane na czarnych skrzynkach to prywatne rozmowy załogi, żarty i śmiech. Co ciekawe, Instytut Sądowy, który 5 lat temu sporządzał ekspertyzę, nie odczytał tego wyrwanego z kontekstu hasła drugiego pilota. Najnowsza ekspertyza umożliwiła odczytanie całego zdania. 4 minuty później zaczyna się rozmowa o pogodzie. To znane słowa nawigatora, ale za nimi padają kolejne. Kilka minut później odzywa się białoruski kontroler z Mińska. Polish Air Force 101 for information. Smolensk, visibility 400 meters fog.
W tle prawie niesłyszalna także na tym najnowszym nagraniu reakcja załogi. Nie zmieniają kursu. Lecą dalej. Zastanawiają się tylko nad planem uroczystości. W słuchawkach załogi w końcu odzywa się korsarz, czyli wieża w Smoleńsku. Odpowiada tylko dowódca samolotu, a nawigator ze Smoleńska dopytuje. Nagle w słuchawkach załoga słyszy polskie słowa. Ataki Rafał ze strony trzeciej na 1, 2, 3, 4, 5. 16 minut przed katastrofą załoga Tupolewa otrzymuje chyba najważniejsze ostrzeżenie. W słuchawkach odzywa się polska załoga Jaka-40, który przewoził dziennikarzy i wylądował już w Smoleńsku. Co istotne, rozmowę z Jakiem prowadzi tylko drugi pilot. Bardzo, jestem. No witamy Ciebie serdecznie. Wiesz co, ogólnie rzecz biorąc to p***a tutaj jest. Widać jakieś 400 metrów około i na nasz gust podstawy są poniżej 50 metrów grubo. A wyście wylądowali już? No nam się udało tak w ostatniej chwili wylądować. No natomiast powiem szczerze, że możecie spróbować jak najbardziej. Dwa APM-y są, bramkę zrobili, także możecie spróbować, ale... Jeżeli wam się nie uda za drugim razem, to proponuję wam lecieć na przykład do Moskwy albo gdzieś. Dowódca nie słyszy tej korespondencji. Nie słyszy więc sugestii, możecie spróbować. Zajmuje się pilotażem, obserwacją przyrządów, słucha komunikatów wypowiadanych przez nawigatora i jednocześnie rozmawia z wieżą kontroli lotów. Papa Lua Fastrot, 1201. Na Korsarze, tuman, widzimość 400 metrów. Dowódca samolotu mówi, że zrozumiał, ale jeszcze raz pyta o warunki meteo. Więc nawigator ze Smoleńska powtarza, najpierw po rosyjsku, a zakres widoczności powtarza po angielsku. Na Korsarze, tuman, widzimość 400 metrów, 400 metrów. Piloci przekazują sobie treść obu niezależnych korespondencji, a dowódca informuje o sytuacji dyrektora protokołu dyplomatycznego. Tych warunkach, które są obecnie, nie damy rady usiąść. Próbujemy podejść, widzimy 1.20, ale prawdopodobnie tego nie będzie. Także proszę wszyscy z decyzją, co będziemy robić. Palika nam tak do skutku. Hasło o lądowaniu do skutku, według biegłych, pojawia się jeszcze raz, tuż przed lotniskiem. To znaczy jedno, że piloci czuli olbrzymią presję związaną z lądowaniem w Smoleńsku, bo zdawali sobie sprawę, że gdziekolwiek by nie polecieli, to z powodu napiętego harmonogramu wizyty prezydent nie zdąży na zaplanowane spotkanie. Dyrektor protokołu dyplomatycznego pojawia się w kabinie pilotów jeszcze raz. Załoga zostaje w zawieszeniu, musi decydować sama. Nagrania wyjaśniają też, dlaczego za pilotaż i korespondencję odpowiada tylko dowódca. Reszta załogi nie zna rosyjskiego. Korespondencję z wieżą powinien prowadzić nawigator, a nie pilotujący dowódca. Wystarczy sobie uświadomić, co się dzieje, kiedy prowadząc samochód rozmawiamy przez telefon komórkowy. Przestajemy w pełni dostrzegać to, co się dzieje naokoło. Prowadzimy samochód niejako automatycznie. Zwiększa się prawdopodobieństwo wypadku. Dokładnie tak samo jest z pilotem, który musi prowadzić korespondencję, ba, korespondencję w języku obcym. Co gorsza, drzwi kokpitu nie zamykają się do końca lotu. Co chwilę ktoś zagląda do kabiny. Są też nowe, ostatnio odczytane kwestie. W kokpicie bez wątpienia przez cały lot pojawiają się osoby postronne. Skąd ta pewność? Mikrofony kokpitu znajdują się dosyć blisko ust załogi, więc łatwo zidentyfikować jej głosy. Te głosy, które dochodzą z oddali, są słabo rozpoznawalne i muszą należeć do osób trzecich, które komentują lot, a nawet odczytują przyrządy. Dzień dobry.
Pod koniec lotu osoba postronna, według niektórych ekspertów to dowódca sił powietrznych, prawidłowo odczytuje wysokość i zachęca do lądowania. 200. W tym miejscu warto się cofnąć. 9 minut przed katastrofą dowódca wypowiada istotne słowa. Załoga ustawiła urządzenia samolotu w ten sposób, by w razie nieudanego podejścia szybko się poderwać. Automatycznie, po naciśnięciu tego przycisku na wolancie. To był poważny błąd. Późniejszy eksperyment komisji Jerzego Millera na bliźniaczym samolocie udowodnił, że na takim lotnisku jak Smoleńsk odejście w automacie nie jest możliwe, a piloci stosując ten manewr tracą cenne sekundy. Za późno ręcznie zwiększają moc silników. Ten eksperyment nie zakończył się katastrofą, bo załoga leciała o wiele wyżej niż załoga Tupolewa w Smoleńsku. A polski 101 i od 100 metrów być gotowym ku chodu na drugi krok. Wracamy do ostatnich minut podejścia w Smoleńsku. Dokładnie 4 minuty przed katastrofą załoga Jaka-40 wysyła z ziemi ostatnie ostrzeżenie. Arek, teraz widać 200. Dowódca zgodnie z uprawnieniami nie powinien lądować przy mniejszej widoczności niż 1500 metrów. Jednak załoga nie rezygnuje. Samolot się zniża i biegli poniżej 400 metrów wysokości odczytali wiele nowych słów. 400 metrów. Dwadzieścia sekund później zaczyna się ostatnie odliczanie. Tempo zniżania jest za szybkie. To tak, jakby z każdą sekundą samolot był o 2 piętra niżej. Rain ahead. Pull up. Wszystko słychać bardzo wyraźnie, bo ostrzeżenia i komunikaty, ciągnij w górę, zapisane są na ścieżce dźwiękowej ze słuchawek pilotów. Celowo przy odtwarzaniu usuwamy te komunikaty. No, 80, 90, 60, 50, 40, 30, 20.